za coś by dziewczyno tarciało. Kończymy karnawał, 33. pogrzeb basów imienia Kaska Nędzy Urbasia właśnie powoli dobiega końca. Szykujemy się do chowania basa, czyli do zakończenia karnawału i przywitania postu, który będziemy mieć przez najbliższe 40 dni. Na tegorocznym pogrzebie basów mamy 4 kapele. Mamy kapele, które są zawsze, czyli Torka i Wałasi, to są nasze punkty stałe. Bez nich pogrzeb basów nie byłby taki sam. I mamy gości, których zawsze zapraszamy. Mamy kapele z Żywca oraz kapele z okolicy Nowego Sącza, kapele Cacani, którzy pięknie bawili tutaj naszą publiczność. No a teraz wspólnie grają wszystkie kapele i bardzo dobra zabawa jest na sali. O 18 była msza w kościele Marii Magdaleny w Cieszynie, gdzie właśnie w intencji Kaska Urbasia i nieżyjących muzykantów odbyła się msza, a później przeszliśmy tutaj do Domu Narodowego, gdzie o 19.30 otworzyliśmy oficjalnie basy i zaczęliśmy ostatki, czyli zakończenie karnawału. W Polsce, to tutaj na Śląsku Cieszyńskim jest to takie coś unikatowe, bo można to jeszcze spotkać gdzieś na Śląsku, ale tutaj właśnie Śląsk Cieszyński to Cieszyn. No i tutaj właśnie tą tradycję zapoczątkował Kazek Nędza Urbaś razem z Aliną Bańczyk, którą akurat dzisiaj mogliśmy tutaj gościć, więc ja się bardzo cieszę, że przyjechała tu do nas i z nami dzisiaj też bawiła się na tych ostatkach. Co mnie też cieszy, to że coraz z roku na rok jest coraz więcej osób właśnie w strojach ludowych, tradycyjnych. Są tutaj osoby w strojach cieszyńskich, w strojach beskidzkich, żywieckich. Jest ich coraz więcej. Mamy tutaj właśnie stroje laskie. No i jest to bardzo miłe, że coraz więcej osób chce zakładać te stroje i przychodzić tutaj z nami się pobawić. Tak, bilety wyprzedały się wszystkie, co do jednego, więc jest to tym bardziej budujące, że ludzie chcą się bawić i ta impreza cały czas żyje i ma się wręcz bardzo dobrze.